Cześć, witajcie z tej strony Legion Marvel Strike Force. Jest to odcinek, gdzie omówimy sobie nowego treści, który dostaniemy. Więc, treści, gdzie zdobędziemy tego Green Goblina Classicsa i sobie omówimy, jakimi składami będziemy mogli sobie zdobyć, a raczej jakimi postaciami uniwersalnymi, które przydadzą nam się też w poprzednich trailersach, czyli z nową Black Cat. Więc takie postacie, które użyjemy nie tylko w tym trailersie, a w te, także w innych. Więc żeby sobie to omówić, no to musimy sobie jedną rzecz tutaj powiedzieć. To jest trace nowy. Więc widzimy, będziemy brać pod uwagę tutaj difficulty od 5, bo tutaj się zmieniają na te podwójne treity, czyli ten poziom wyższy. Widzimy, tutaj są te, te gorsze, tutaj gorsza w ogóle tej punktacja wtedy będzie przy tych difficulty 4 i niżej. Więc nie będziemy się zajmować tymi, a będziemy się zajmować tutaj od 5. Więc widzimy, każdy ten trace ma dwa podwójne takie treity, czyli Widzimy zlepki podwójnych traitów i trzeci pojedynczy. Oprócz tego mają te dedykowane, więc widzimy Klik Silver, Masters of X Factor. Jak sobie zobaczymy na Black Cat, to jest ten sam schemat. Mystic Villainy, Global Controller to są te podwójne. Brawler jest pojedynczy. No i mamy dedyki Nowhere i Sinister Six. Sinister Six, które teraz nabiorą na pewno o wiele więcej znaczenia, bo. Wpadają nasze Superior Sixy, nowy skład, który też będzie miał Sinister Six Trade u siebie, więc tu będzie bardzo dużo postaci do wyboru pod ten Black Cat Trails. Następnie mamy tego najnowszego Gringobina, gdzie mamy już tutaj wszystko też wiadome, więc będziemy mieć linię City v Global Blaster i Techy. No i oprócz tego jak wiemy Rebirth i New Avengers, którzy byli już ogłoszeni. No, i teraz przeanalizujemy sobie, jakie postacie z różnych zlepków z każdego z tych trailsów, jak sobie zrobimy, będą takie uniwersalne i potrzebne. No, będąc Free to Play, na pewno te postacie będą wykorzystane w pełni. Nie będziemy robić pod każdy trail osobne jakichś postaci, bo wykorzystamy to, że będą to postacie uniwersalne pod każdy. Więc przejdźmy sobie z powrotem do gry. Pierwszym takim zlepkiem, właśnie tych traitów, będzie Global Bioblaster. Więc postacie, które wykorzystamy, zarówno pod Green Goblina, a także pod Trail Nowy. Więc widzimy, mamy te dwie postacie. Są to dodatkowo dedykowane postacie pod właśnie Green Goblina, bo to są Rebirth. No i mamy. Winter Soldier i Agent Venom, więc to są dwie postacie, które z Rybów się najbardziej opłaca w tym momencie robić. Większe, bo wykorzystamy je już no, w trzech praktycznie miejscach, w dwóch traysach, ale wiadomo, mamy ten Dedek, plus jeszcze będzie ten Global Blaster pod Green Goblina, więc będą mieli podwójną użyteczność. Więc to mamy pierwszy ten trade uniwersalny. Kolejnym tym takim zlepkiem to jest City Villain Mystic, a więc postacie, które wykorzystamy pod Black Cat i pod Green Goblina tracey. Więc mamy tutaj Mistrz Negativa i Nobu. To są dwie takie postacie, które będą się łączyły z Underworldów. I jak sobie, niby Nobu nie jest jakiś super, ale jak sobie wejdziemy w jego pasywkę, to zobaczymy, że ma tą szansę na Revive dla handów i Underworldów. Więc jeśli zrobimy z takiego nobu, to będzie on działał z Mr. negatywem na pewno. No i pytanie, co z tymi hendami, Czy one nie dostaną jakiegoś reworka w przyszłości i będą miały o wiele większą użyteczność? Poza tym ostatni scourge, ten trail. Pytanie, czy nie będą jakieś miniony w tych tradach znowu? No i może te handy dostaną jakąś większą użyteczność? Kto wie? No w tym momencie nie robimy na pewno handów. Nie robimy elektry. No, no, jest jednym z kandydatów, którego można by było tutaj zrobić do Mr. Negativa, bo Mr. Negativ z tego tradea jest najlepszą opcją. No i Morbius jest trochę osamotniony. No, może poprzez tego jego blidy jest jakiś tam troszkę warto uwagi, ale to nie jest jakaś tam super postać w tym momencie. Więc to tyle na ten trade. Kolejny, trzeci z lepek tradeów mamy Global Tech Controller. Podobnie jest to zlepek do wykorzystania pod Black Cat i Green Goblina. Więc widzimy, mamy dedykowanego Coulsona, który jest w tym nowym teamie i no jego raczej będzie warto robić po prostu, bo będziemy go potrzebować pod te wyższe difficulty, zarówno Rebirth, jak i tych New Avengers w Green Goblinie. Więc on nabierze jakby dodatkowego znaczenia, a także w Doble Cat będzie potrzebny, więc mamy takie wykorzystanie go 3 w jednym. Następnie mamy Duma, którego też będziemy wykorzystywać, właśnie dwa w jednym. Duma, wiadomo, jest to bardzo silna postać i no, myślę, że warto będzie w niego zainwestować. Następnie mamy Kate Bishop, no jest też niezła, ale tutaj mamy ją bez Timu za bardzo. Nie będzie jakaś taka super. no Może jedynie za, za sprawą tych blind, jeżeli macie ją większą, to na pewno. Też się przyda. I dalej jest Ghost, który, która nie miała tutaj jeszcze żadnego reworka, więc no może jakieś tam manipulacje Speedem będzie to jakoś użyteczne, ale ona to nie jest jakimś tam game changerem tutaj. Mamy Antmana, który jest w składzie Infestation, więc w niego ma możliwe, że będzie warto tutaj też coś wrzucić. No ja mam go takiego, raczej go nie będę starał się ulepszać, więc taki. Wystarczy po tych ostatnich eventach, to kiedyś mieliśmy go zrobiłem. Łos plus Antman, 85 level, Tyre 15, obie postacie robiłem, więc mi został. Tutaj mamy Vision, który no już stracił dawno temu na wartości pod tych Tech Team raid, a więc no, nie do końca będzie fajny. Ale mamy też Iron Heart, który, która się przyda tutaj pod właśnie też raid Tech. Więc może będzie warto ją robić tak przyszłościowo. Ja na razie ją też zostawiam, bo widzimy, ona ma na razie tylko dwie gwiazdki u mnie, więc no nie będzie pewnie jakąś super postacią z taką małą ilością gwiazdek. Na wyższych może jakichś pięciu gwiazdek, może by coś zrobiła więcej. Tak to w tym momencie no, zamykamy tą sekcję. Kolejny zlepek postaci, który mamy, Blorell City Villain. A więc znowu pod Black Cat i pod Green Goblina postacie, które można będzie użyć. Widzimy znowu się tutaj znajduje Elektra, więc Elektra będzie już taką postacią jeszcze bardziej uniwersalną niż te wszystkie. Ale no Elektra póki co nie jest jakąś super postacią, więc no nie poleca się jej robienie. Natomiast mamy Black Cat, która tutaj zdecydowanie będzie wykorzystana. Mamy tu widzimy Cravena, więc Craven nowa postać, na pewno też z potencjałem. I będzie tutaj użyteczny. Ale mamy też starego Vulture'a, który jest po reworku teraz. Więc tu będzie też na tym Vulture'ze jakaś tutaj opcja. No i wpada też Handblade Master, który był po reworku, ale no to nie jest jakaś super postać, żeby ją wykorzystywać jako minion. Tutaj więc miniona sydarujemy i Carnagea też sydarujemy, bo wiadomo, nie ma reworka, więc no Musimy sobie z tych postaci na pewno zrezygnować, a te trzy pozostają w kręgu zainteresowań: Vulture, Beckett i Craven. No i teraz trafiamy do tego takiego powiedzmy ostatniego z tych takich zlepków: a więc trajty City, Hero i Tech. Dwa w jednym. Trajty, bo wykorzystamy te postacie zarówno w Nowie jak i w Green Goblinie. Więc widzimy, mamy Spidermana Big Time, Misty Night. Te dwie tylko postacie. Wiadomo, Spiderman Big Time. No warto w niego inwestować. Także ładujemy, jako nie mamy dużego pod te oba na pewno się przydadzą trailsy. na no Misty Night, no to może niekoniecznie, chociaż może ona też być dobra, bo ma te abilitki fajne, takie z stanem. No i, no i też może być użyteczna. Ja jej aktualnie nie robię, ale no jest to jakaś alternatywa fajna. I teraz jeszcze sobie przejdziemy do ostatniego takiego już no takiej grupy dedyków. No i mamy pierwszy ten Team New Avengers. I tu mamy te pięć postaci Colsona już widzieliśmy, mieliśmy użytego w tym jednym z trajtów, ale Colsona użyjemy także właśnie jako dedyk. No i także użyjemy go w Black Cat, jakby, tam też już mówiłem, ale mamy takie powiedzmy też wykorzystanie 3 w jednym, bo w dwóch traj', ale jeszcze jako Dedyk, czyli ten dedykowany skład. To mamy takie cursona 3 w jednym. Natomiast mamy jeszcze postacie, które użyjemy i w Nowie, i w Black Cat, i w Green Goblinie. Są to The Think i Ronin, więc te postacie mają użyteczność 3 w jednym w każdym trajsie. I to jest tutaj ważne, więc myślę, że te postacie będą tutaj super wykorzystane. Tak jak Colson, no może nawet lepiej niż Colson, bo we wszystkich trzech tries, tak jak jakich wykorzystujemy, a Colsona w dwóch, no to jednak priorytetowo te dwie postacie, więc The Fink i Ronin, są jako tymi postaciami, które będą tutaj bardzo uniwersalne. Następnie Colson, no i mamy Tiger, którą wykorzystamy też pod nowę. Więc gra będzie dwa w jednym, Nowa i, yy, i Green Goblin. Natomiast Mockingbird niestety nie użyjemy w żadnym innym miejscu, tylko tutaj. I Mockingbird tutaj z tego składu ma jakby najmniejsze znaczenie, najmniej priorytetowa postać tutaj, ale jak wiemy, no fajnie robić cały skład, no ale z najmniejszym naciskiem, właśnie na Mockingbird, a największym Ronin the Fink. Teraz mamy no, reburfy, które tutaj sobie wiadomo wykorzystamy pod też jakby pod raid, Pod no ja pod Dark Dimension wykorzystałem te dwie postacie, więc też będą dla mnie jakby tej no takie fajne, bo już są na maksa praktycznie i sobie wykorzystamy, ale największe tutaj właśnie wykorzystanie w tym trajal się pod Gringobina będzie Winter Soldier i Agent Venom, więc oni tutaj są takimi priorytetami, a te postacie no już trochę mniejszymi, Agent Venom, a US Agent no też będzie w, y, do wykorzystania u Black Cat, zdaje się, ale no w tym zestawieniu go nie wzięliśmy pod uwagę. A przepraszam, US Agenta wykorzystamy we wszystkich trailsach, bo on ma trajty tutaj Global Biocontroller, więc użyjemy go jako jedna postać pod Black Cat, jako jedna postać pod nowe i jako Dedyk pod właśnie tutaj Green Goblin. natomiast Kapitan Carter i Kapitan Ameryka pod Global Bio wykorzystamy pod nowe, więc no wszystkie postacie z tego Rebirth nam się przydadzą gdzieś, więc mają bardzo dużą użyteczność, więc ten skład jeśli jeszcze nie macie na pewno jest tutaj przydatny wszędzie i no przede wszystkim Riding Cursion, więc to jakby wiadomo, że trzeba ich robić no i pewnie zapewne wszyscy mają już ich Zrobionych dość wysoko, jak nie, no to wiadomo. No. Z nimi będzie na pewno szyb, wszystko szło o wiele, wiele lepiej. No i w końcu przechodzimy do naszej największej grupy, więc Sinister Sixy razem z Superior Sixami, którzy też mają Sinister Six wszędzie, właśnie, trayta, których wykorzystamy, zarówno jako dedyk pod ee, Black Cat, no i wykorzystamy ich pod. City Villain w tym Green Goblin Trailers się więc dwa w jednym są te wszystkie postacie. Opłaca się je robić. Może nie wszystkie, ale kto wie, no. Jeśli mamy Green Goblina, mieliśmy tam Nobu, mieliśmy Mister Negativa, no to takiego Green Goblina jako dwa w jednym opłacałoby się rzucić i do Underworldów i tutaj jako jednego z Sinister Sixów. No, na przykład, sobie jakiegoś Shukera odpuścić tutaj, jeśli byśmy robili jakiś skład. No jeszcze kogoś? No, bo jak mamy też Oktopusa i mamy byśmy robili Green Goblina, tutaj byśmy z tego, tego Swarm'a z Infestation też robili do składu. Tu już mamy te trzy postacie takie powiedzmy z różnych, ale no sinister Sixy mimo wszystko. Mamy Elektro, która jest tutaj też ładowalna. Dzięki Oktopusaowi jeszcze więcej na znaczeniu zbiera. Więc no, będziemy mieli taki stary team, no, i do tego byśmy sobie coś dorzucili. No, i może być to Ryan, jako tak. Może być to Mysterio, jako ten taki, który będzie tu nam klony robił. Może być to chociażby też Vulture, który będzie tutaj manipulował Speedem. No ale wiadomo, wchodzą teraz nowe postacie, które tutaj będą miały też duże znaczenie. No i kto wie, zobaczymy, jak się zaadaptują tutaj i co tutaj z nimi zrobimy. Na pewno też wiadomo. Green Goblin, ten nowy, będzie tutaj pod uwagę brany. Ja będę go od razu na Tyro 18 próbował robić, jak mi tylko wpadnie. Więc no na pewno to będzie jedna z postaci, które na Dark Dimension 6 wezmę. No i oprócz tego, no to jeszcze się zastanawiam, co tutaj zmajstrować z tego. No widzimy, mam kilka postaci troszkę większych, 75 Level. No to może coś z tego będę próbował. Może nie z wszystkich postaci, ale coś będę próbował tutaj wykminić. No bo dobrze mieć na każdą sekcję przynajmniej jest dwa składy, więc jeśli bym robił jakieś Underworldy tutaj bez Taskmastera, te czteroosobowe powiedzmy, jeszcze z Kingpinem, Gringoblinem, pod te City Villainy, no to bym chciał mieć też jeszcze drugi jakiś fajny skład Sinister Sixów, jakiś troszkę większy, na pewno na Octopusie. No i tak jak tutaj mówiłem, cała ta kminka, co tutaj zrobić z nimi, no jest szeroki wachlarz tutaj na pewno, Możliwości. I cóż, to było na tyle w tym odcinku. Tak, mniej więcej omówiliśmy sobie te uniwersalne postacie pod Green Goblina, co jest, myślę, ważne, będąc free to play, bo nie będziemy pakować w jakieś postacie, które raz wykorzystamy, a sobie robimy takie uniwersalne, na których nie pójdzie no niepotrzebnie, nie pójdą surowce po prostu, bo wykorzystamy je w kilku miejscach, a nie że w każdym z trzech traysów będziemy robić jakąś. Jedną postać i marnować trzy razy więcej surowców niż to tak naprawdę by tutaj było wymagane. To tyle w tym odcinku. Trzymajcie się, miłego. Cześć, cześć.